1 do 5 przegrał Słupski Gryf wyjazdowe spotkanie z Gadanią Gdańsk w 23 kolejce piłkarskiej czwartej ligi. Mecz zaczął się dobrze dla podopiecznych Arkadiusza Gawki, bo już w siódmej minucie Krzysztof Wandzio pokonał bramkarza Gedani i Gryfici prowadzili 1 do 0. Niestety później było już tylko gorzej. Minutę później był remis 1 do 1. Gedania na prowadzenie wyszła w 20 minucie, a po 38 minutach gry prowadziła już 3 do 1. W 40 minucie spotkania sędzia podyktował rzut karny dla Gryfa. Strzelał Tomasz Piekarski, ale bramkarz Gedani ten strzał obronił. Tuż przed końcem pierwszej połowy padł kolejny czwarty gol dla gospodarzy. Niestety nie była to ostatnia bramka stracona przez Gryfitów. W 55 minucie Gedania zdobyła piątego gola ustalając wynik spotkania. Po tej porażce gryw zajmuje ósme miejsce w grupie mistrzowskiej, a już w czwartek... Rozegrana zostanie kolejna kolejka. słówska drużyna podejmować będzie Pogoń-Lemborg. Początek tego spotkania o godzinie 18. .00. Przed spadkiem z czwartej ligi broni się natomiast Ustecki Jantar. Skutecznie, bo w sobotę Jantar wygrał na wyjeździe 2-1 z Kartuzją Kartuzy. I w grupie spadkowej zajmuje czwarte miejsce.